Siemanko, z tej strony Elio Patera RetroFan. Dzisiaj długo oczekiwany przez niektórych z Was materiał podsumowujący naszą wspólną zabawę liczbami pierwszymi na, na naszych 8 i 16-bitowych komputerach w języku Basic. Bardzo zaskoczyliście mnie tym odezwem, który się pojawił zarówno w komentarzach, jak i w mailach. Bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście czas, że przepisywaliście te programiki u siebie na swoje komodorki Amigi i inne bardzo fajne komputery, że te wyniki wysyłaliście mi to czy to w postaci takich suchych liczb czy też filmików z przebiegu działania tego programu i samego wyniku. Bardzo wielką radochę mi to sprawiło, byłem tym niesamowicie mile zaskoczony. Zaskoczyły mnie również komputery, które się pojawiły w tym, w tym, w tym teście naszym, niektóre naprawdę egzotyczne. Zresztą zaraz Wam to pokażę w krótkiej prezentacji. No i też powiem Wam szczerze, zaskoczyły mnie niektóre wyniki, bo spodziewałem się troszeczkę innych miejsc w rankingu w przypadku niektórych komputerów. No ale może w komentarzach też coś na ten temat powiecie, co, co o tym myślicie. No i co, nie przedłużając, zapraszam Was na krótką prezentację w PowerPoincie, gdzie zastawiłem te wszystkie maszynki, zastawiłem wyniki, które, które tam zostały osiągnięte, Sami zobaczcie, posłuchajcie, ocencie i dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Zapraszam. Ok, zaczynamy naszą prezentację. Basic, liczby pierwsze, podsumowanie wyników. Na drugim slajde, slajdzie pokażę Wam jeszcze ten listing programu, jak on dokładnie wyglądał. Jest on też gdzieś tam wklejony w komentarze, pojawia się też na tych filmikach, wszystkich. Ale tutaj go tak, tak lepiej widać, jakby ktoś jeszcze kiedyś chciał przepisać, no to będzie mógł sobie spauzować i, i to zrobić. E, osobom, które brały udział w tym teście, które przepisywały ten programik na swoje komputery, bardzo dziękuję, że zrobiliście to identycznie, e, jak, jak jest tutaj. Ma to znaczenie, żeby po prostu ten wynik był, był wiarygodny, żeby na każdym sprzęcie w ten sam sposób był, w, wyglądał ten programik e, i w ten sam sposób e, działał. Dobra, e, kolejny slajd. Mamy listę komputerów, które wzięły udział w naszej zabawie. Trzy pierwsze to są moje maszynki, czyli Atari 65XE, Atari 520 STE i Komodor C64. Natomiast cała reszta no to są już Wasze sprzęty, na których testowaliście i których, z których wyniki mi wysłaliście. No i są to Komodor C128D w czterech trybach tutaj fajna robota, tryb 64, 128, przy 1 MHz, przy 2 MHz. Także bardzo fajnie, na dwóch różnych bejzikach. Następnie Amiga 500, Amiga 1200, która rozdupsyła tutaj system. Najlepszy wynik. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że wśród moich widzów nie ma nikogo, kto by miał Falcona 030 Atari. Więc dlatego ta Amiga wygrała, tak by Falcon pozamiatał. No może następnym razem. Mamy ZX Spectrum Plus, mamy Sanyo MSX, ten taki egzotyczny komputerek. I jedna osoba też wysłała mi wyniki z emulatora Amigi 500 bardzo fajnie, bo to pokazuje, że niezależnie od tego, czy mamy 500 rdzeni po 3 GHz czy 2 po 1500, emulator działa tak, jak działa Amiga. Jest ta sama prędkość, niezależnie od sprzętu, od pc na którym to uruchamiamy, co będzie zresztą widać w wynikach. Dobra, na kolejnych slajdach pokażę Wam komputery, które, które się z nami bawiły. W prawym dolnym rogu będzie nazwa kanału, z którego są wyniki, a na czerwono jeszcze sobie pozwoliłem zaznaczyć częstotliwość procesora danego komputera, bo o tym też wspomnę przy, przy okazji wyników na samym końcu. Czyli tak, ATRynka 65X mój komputer 179 MHz, mój Estek STE właściwie 8 MHz. Mój komodorek C64, niecały 1 MHz. I teraz już komputerki, na których wytestowaliśmy, wytestowaliście. Commodore C128D 2 MHz, wyniki nadesłane przez Yanga. Commodore Amiga 500 7,09 MHz, tutaj pobawił się tym sprzęcikiem KRG, kącik retrogracza. Amiga 1200, która pozamiatała. Wyniki mamy z kanału Salon Gear, 14,19 MHz, no, stąd też najlepszy wynik w teście, bo najszybsza maszynka w tym zestawieniu. ZX Spectrum Plus, 3,5 MHz, na Jacek. Ten egzotyk Sanyo MSX MPC100, też 3,58 dokładnie MHz, czyli ten sam proces co jest w spektrumie, też z kanału salon gear. Natomiast emulatorem bawił się randomowy growy. Ok, teraz najfajniejsza rzecz, czyli wyniki. I tutaj tak, tutaj zaczniemy sobie od tej prawej strony, tam gdzie jest na czerwono. Ostatnie miejsce zajął ZX Spectrum i to powiem szczerze mnie troszkę dziwi, bo wychodziłem jednak z założenia, że jeżeli komputer jest 8-bitowy, tak jak Atarynka, jak komodorek, a procesor ma 3,5 MHz, no to jednak tutaj w, w tych 8-bitowych będzie zamiatał. Jednak się okazuje, że tak jak w przypadku Turbo Basic'a i Atari Basic'a, BASIC ma znaczenie i pewnie jest po prostu jakiś mega wolny ten interpreter. Stąd ostatnie miejsce 167 sekund. Później moja tarynka na tym standardowym, budowanym basic 155 sekund. Następnie Sanio, które ma ten sam procent co ZX Spectrum, ale że wynik jest lepszy to oznacza, że ten Microsoft MSX BASIC jest no bardziej zoptymalizowany, jest, jest szybszy. Teraz te niebieskie wykresiki. I tutaj rzecz, której nie za bardzo rozumiem, bo nie jestem komodorowcem, może osoby, które, które się na tym znają, e, dadzą znać w komentarzach. Dziwi mnie, dlaczego komodore 128D w swoim trybie, czyli w byciu komodorkiem 128 tym lepszym, ma wynik gorszy niż komodorek 128 w trybie komodorka 64. Nie kumam tego. E, Czyli ten, ten ta pierwszy, pierwszy niebieski słupek z prawej 112 sekund no to jest 128 w trybie 128 przy 1 MHz. Następnie mamy czystego gołego komodorka, 64 mojego, 90 sekund prawie identyczny wynik, co świadczy że o tym, że w komodorku 128D tryb C64 1 MHz jest identyczny jak oryginał, bo te, ta sekunda różnicy to może być kwestia naciśnięcia stopera i, i wyłączenia. Następne są żółte wykresiki, i tu już mamy tak. Komodorek 128 w trybie 128 na 2 MHz. Mój ulubiony Turbo Basic XL na tali 65 x 48 sekund, troszkę szybszy od tego Komodorka. No i w tej sekcji najlepszy wynik: Komodorek 128, ale w trybie właśnie Komodorka 64 przy 2 MHz. Nie wiem, może mi może oświecicie w komentarzach. No i przechodzimy dalej do zielonych. Tutaj już. To już jest mistrzostwo. E, pierwsze miejsca. E, Amiga 500, emulator Amigi oraz Estek. E, no, wynik prawie identyczny. Tą sekundę nie patrzcie na to, bo to rzeczywiście może być te kwestia odpowiedniego, w odpowiednim momencie naciśnięcia start i stop stopera. Więc uznajemy to za wynik identyczny. Ten sam proces Motorola 68000 i, i wynik w okolicach 18 sekund. No i na koniec e, Amiga 1200 z Blitz Basicem, który gdzieś tam w komentarzach wyczytałem, że jest naprawdę szybkim Basiciem. 3,5 sekundy, pozamiatane totalnie i naprawdę bardzo mnie ciekawi. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję zobaczyć jak śmiga Atari Falcon na takim programiku. Ile, ile będzie szybszy od tej Amigi. Eee, więc tak się to wszystko prezentuje. Eee, na koniec jeszcze zanim wcisnę spację, eee, jeden z, z, z Was wysłał mi, zresztą naciśniemy już. A dokładnie Jarosław K wysłał mi test tego programu napisany w C i odpalony na procesorze AMD Ryzen 9 3900X. I testik się robił, jak widzicie, 0,029 sekundy. Może robić wrażenie, ale jak sobie tak naprawdę podzielimy 3,5 sekundy za MIGI 1200 przez ten wynik, to okazuje się, że tylko, tylko 120 razy szybciej, a procesor jest miliony lat świetnych do przodu. Jeżeli chodzi ogólnie o prędkość, o, o technologię od AMIGI 1200. E, no cóż, to wszystko. Nie będę przedłużał niepotrzebnie. Mm, bardzo Wam wszystkim dziękuję za, za udział w tym teście, za to, że się wkręciliście, że się wspólnie fajnie bawiliśmy. E, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze może podobny filmik zrobimy, bo pojawią się inne komputery, inne jakieś konfiguracje e, 8-16-bitowe. Mam nadzieję, że to się uda, że kiedyś pojawi Falcon. E, a teraz co? Żegnam się. Dzięki. Na razie.